Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, już finałowym, ostatnim. My właśnie mamy się udać na górę. No dobra, jesteśmy na miejscu. Tutaj zamknięte. A, jest cała ekipa, super. William, what happened to you? You're bleeding. After Seth got us out from the cells, we thought we would be escaping all on our own. What the sea, Blaskovich? Jace ahoy, man. Let's get out of here. Kinder, let's go. Lloyd, Lloyd! This elevator has seen better days. Let's pray it still works. No. Hear now too, Blaskovich. Jakieś małe problemy. Dobra. Blaskovich, help me out. No, aby się tylko ta winda nie zapadła nam tutaj. A właśnie, cholera. To było do przewidzenia. I believe there are still places on this earth where people can go and live happy. I believe so too. Not for me and for you. Aj. Dostaliśmy, kurczę, już myślałem, że będziemy grali tutaj nie w ekipie, ale jak widać, zmierzymy się z nim sam na sam. We have met before. I think today we meet for the last time. Captain Blaskovich. Still fighting after all these years. I remember your friend. I savor his memory. Do you remember him? In work like this, it is easy to be tempted to sense compassion. We must learn that this is pointless instinct, not fit for the master race. Hoch, hoch, auf die Platte! We will be judged not by what we have destroyed, but what we have created. Masakra, czyli robot. Can you grasp the splendor of it? The intelligence of the human brain amalgamated with the efficiency and obedience. Będzie w jakimś stopniu też człowiekiem. Tak to jakaś. Zakończ cierpienie Wyatta. Okej, okay, czyli co mamy tu zrobić? To pewnie będzie go pokonać, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, być może wyciągnąć ten tutaj
mózg z tej maszyny? No nie wiem, zobaczymy. Będziemy próbowali różnych rzeczy. Najpierw trzeba by było coś tutaj pozdobywać. Jakieś właśnie tutaj granaty. Zobaczcie, jak bardzo mało mam tutaj zdrowia już na sam początek, więc też przydałoby się troszeczkę tego zdobyć. Kurde, no myślałem, że tam zostanie. Tyle zmarnowanych granatów, właśnie wierzę. Kurde, dobra. Lecimy dalej, może w jakichś skrzynkach będzie jeszcze jakiś granat. Przyda się może. Nie możemy używać, nie mamy chyba tej broni nawet. Okej, są granaty, super. Widzę kolejne skrzynki. A, już nawet mamy tutaj zapas, a jeszcze widzę granaty, kolejne są, więc okej, super, to mi się podoba. Podejdziemy tam do niego i staram się rzucić ten granat w jego stronę. No jeszcze nie, czekajcie, bo on tutaj jak uklęknie. Cholera, no. Nie wiem czemu, ale nie szło rzucić granatem w niego, w jego stronę. O, jest apteczka, super, to nam się przyda. Już mam tyle zdrowia, to tam sobie do niego po raz kolejny podejdę, czekajcie. No mamy limit, a nie szło nim mi rzucić, nie wiem czemu. Czekajcie, może teraz spróbujemy. O! Znowu widzieliście, pojawił się taki punkt, żeby coś tam zrobić, działać, widzicie? Taki... O, teraz. O, to chodziło właśnie. No niestety, wtedy musieliśmy kogoś wybrać. No. I teraz boss finałowy. Dobra, lecimy. Musimy go pokonać. Mamy go zabić, jak widzicie. Okejcie. Nie wiem, czy przejdę. Chyba nie przejdę. Okejcie. Przejdę? Okej, przejdę. Właśnie jeden z moich widzów mówił mi, że nawet jak zrobię małą dziurę, to uda mi się przejść przez nią. Faktycznie miał rację. Wcześniej mi tego się nie wychodziło, ale teraz jak gdzieś się sprawdziłem i wszystko nie jest ok. Dobra, widzę jakieś schodki, więc sobie po nich wejdziemy. Dobra, o, mam jakąś tutaj broń. Aha, czyli musimy, czekajcie, tu widzicie, musimy powybijać te sterowce. Ponieważ te sterowce w jakimś tam stopniu chyba wspomagają. No, tam widzicie, kolejnego mamy sterowca, więc musimy go wybić. Bo one z tego co tutaj wydaje mi się przynajmniej, właśnie go jakoś tutaj wspierają energetycznie. I dopiero jak je wysadzimy, będziemy mogli się z nim pobawić. Już mogę się mylić. Sprawdzimy. Ewentualnie to jakieś tylko bonusy, które można wykonać w tej misji. Chociaż nie sądzę. Gdzie mamy kolejny i kolejny sterowiec. Szkoda, że z tej broni nie mogę celować właśnie w tego tutaj, w tą trupią. Jak on się tam zwał? Nie trupia czaszka, tylko trupia główka chyba, tak? Dobra. I teraz powinienem go pokonać.
Czekajcie, użyjemy. O, chyba się udało, tak czy nie? No okej, okay, pięknie. Już być może dałoby się go pokonać normalnie, kiedy te sterowce latały, ale zakładam, że po prostu byłoby to cięższe do wykonania. Dobra, mamy cały zapas. Tutaj jakaś jeszcze apteczka, super. Granat. Dobra, idziemy do niego teraz. Okej, okay, wbijamy tutaj. Tam pewnie będzie na dole siedział. Co jest? Ja cię kręcę, jeszcze mi się postać zgliczowała, zobaczcie to. W ogóle mi nie ubywa, nie ubywa mi broni, ale nie mogę się ruszyć, cholera, w żadną stronę. No dalej. Kurde. Nic nie da się zrobić. Dobra, jestem z wami ponownie, ponieważ kurczę, zgliczowała mi się postać, jak tam wskoczyłem w ten tutaj. No widzieliście w sumie i musiałem tutaj zrestartować checkpoint, pokonać go jeszcze raz i teraz już jestem na dole właśnie, jest tutaj sporo ognia. On tutaj cały czas żyje, cały czas gdzieś tam się porusza, więc tutaj muszę być uważny i ostrożny, żeby mu się nie dać tutaj pokazać, bo jak ja mu się pokażę, no zobaczcie, jak ja mam tylko, a nie, teraz już mam 80 zdrowia. Wiecie? Jeszcze muszę go pokonać. Kurde, nie jest łatwo, naprawdę jest ciężkim rywalem do pokonania, taki boss. W sumie pierwszy raz mam taką okazję tutaj walczyć z takim trudnym do pokonania przeciwnikiem, ale dobra. Doładuję sobie energię i jedziemy jeszcze raz. Chociaż nie, już widzę tutaj, że chyba się go uda teraz już wyciągnąć, dokładnie. Ha, pięknie. No i możemy w końcu się na nim zemścić za to, co tutaj nam robił. Wow. No nie chce mi się wierzyć, że zginął. No i widzę, że ciężko z nim tutaj. Co, że niby koniec już? Dziwne. Bo na dobrą sprawę trzeba by było się domyślić, jak to się skończy, a tak naprawdę nie mamy tego zakończenia, bo teraz zobaczcie, mogło się okazać, że faktycznie wysadzili to wszystko i Blaskowicz zginął, ale też jest opcja, że być może po niego podlecieli jeszcze.
Bo też na dobrą sprawę początek gry, jak i takie przerowniki też w niektórych miejscach pokazywały, że właśnie Blaskowicz jakby opowiadał tą całą historię, którą my rozgrywaliśmy, a tam był w bezpiecznym miejscu przy grillu właśnie z Anią. Więc to pokazuje nam, że te wydarzenia, które widzieliśmy na początku, miały miejsce już po tych wydarzeniach, które mają miejsce teraz, co nie? Bo chyba nie mieliby czasu w międzyczasie, między tutaj grą, na grilla. Jeszcze tam dzieci chyba były w tle, z tego co pamiętam. Więc zakładam, że po prostu on nie zginął, bo to jest raczej niemożliwe. Bo po prostu pewnie jakoś... No szkoda, że tego nie pokazali, jak go wzięli. Podlecieli po niego ewentualnie, nie wiem, no musieli do niego po niego podlecieć, bo był w takim stanie, że tutaj nie wyobrażam sobie, żeby mógł o własnych siłach się przetransportować gdzieś tam, więc nie wiem, przynajmniej jest taka moja opinia, że no on nam opowiadał całe losy, które tutaj my rozgrywaliśmy. Nie wiem, co wy o tym myślicie, bo dosyć dziwnie to zakończenie wygląda w sumie i pewnie też przyznacie mi to, więc czekam na wasze właśnie opinie, co wy o tym myślicie, co wy myślicie o tym zakończeniu, a co ja mogę powiedzieć o całej grze. Grało mi się naprawdę niesamowicie. Spodziewałem się średniaka, którego sobie przejdę i tyle. A się okazało, że gra była naprawdę fajna. Fajnie tutaj opowiedziana ta cała historia, jednak no kilka braków gra miała. Na pewno na największy minus zasługuje to, że przeciwnicy są... Ta sztuczna inteligencja jest głupia po prostu. I często były takie motywy, gdzie no, oni się w ogóle nie orientowali, że jestem obok nich, mimo że zabiję obok nich kolegę, czy też psa. Więc to mi najmniej tutaj mi to pasowało. Ale cała gra na pewno zasługuje na taką ósemkę ode mnie i polecałbym ją sobie, żebyście sobie ją po prostu przeszli, kupili sobie ją i sami ograli. Bo mówię, oglądanie to jest jedna rzecz, a przejście tej gry, przejście tego wszystkiego samemu to jest druga rzecz. Tak mi się spodobało, że zobaczcie, jak szybko tą grę też ukończyłem. I to by było tyle, jeśli chodzi o tą serię. Myślę, że tych znajdziek wam pokazywał nie będę, bo też wszystko starałem się pokazywać, wspierałem na bieżąco, a te pamiętniki tych pamiętników tej babki też już tutaj pokazywałem wam te notki, a więcej ich potem już nie zdobywałem, tak więc myślę, że już tego odcinka nie ma sensu tworzyć z tymi znajdźkami. A ja was też zapraszam na serię z gry Watch Dogs, która będzie już od jutra. Być może pierwszy odcinek pojawi się dzisiaj jakoś po północy. Tak więc to by było tyle. Dzięki wielkie, że byliście. Wiem, że seria wam się podobała. Było sporo łapek w górę, sporo komentarzy. Naprawdę jestem z tego zadowolony bardzo. Tak więc dzięki raz jeszcze i trzymajcie się. Cześć!